Zawsze będę powtarzał, jeśli ktoś mnie zapyta, że najważniejsze w życiu to znać swoją wartość. I to nie chodzi o to, że ja potrafię wycenić swoją pracę, tylko chodzi o to, że mam świadomość, że jestem po prostu dobrym człowiekiem, nikogo nie krzywdzę, a to, że kogoś irytuje albo ktoś ma problem z tym, jaki jestem, to jest jego problem. To nie jest mój problem. Nie mam zamiaru dodawać sobie problemów z czegoś, czego nie ma. Jakby to jest bez sensu marnować czas na coś, co jest zupełnie oczywiste i przykro mi jest tylko z tego powodu, że ktoś może tego nie rozumieć i ktoś w ogóle zużywa swoje życie na to, żeby próbować znaleźć taką szpilkę, która mogłaby cię ukłuć i ty byś to poczuł i odpowiesz na ten komentarz, który jest tak bardzo obraźliwy w twoim kierunku. Możecie robić co chcecie, ale wasze hejterstwo idzie na próżno, ale spoko, niech będzie. To jest mega przyjemność, kiedy czyta się po prostu wyssane z palca komentarze na swój temat i powinien powstać z tego jakiś komiks albo jakaś opowieść. I ja naprawdę czuję się kochany i to mi wystarczy. To jest najważniejsze w moim życiu, po prostu. A kiedy się zorientowałeś, że twoja siła i twoje poczucie właśnie własnej wartości jest tak silne, że możesz też dawać oparcie innym? Wiesz co, zaczęło się to składają się na to różne elementy, bo pierwszym elementem, albo jednym z pierwszych elementów, poza tym, że naprawdę miałem takie ogromne wsparcie w swojej rodzinie, co było fundamentalne do tego, żeby stać tutaj dzisiaj, siedzieć przed tobą i rozmawiać na ten temat, to kolejnym takim kluczem było spotkanie z takim dobrym duchem mojej rodziny. Teraz te spotkania są bardziej zintensyfikowane. Wcześniej to była taka osoba, która była dla mnie zupełnie obca. I pamiętam, jak stałem w kolejce i ze mną stała ta kobieta i zapytała się: mogę zadać ci pytanie? A ja mówię: tak, pewnie. A ja byłem chłopcem, byłem pierwsza gimnazjum chyba. Mówi: a co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Ja mówię: nie wiem, jakby z osób żyjących, nieżyjących, bo jakby nie wiedziałam, co mam odpowiedzieć. Mówi: nie, no kto jest najważniejszy w życiu? Mówię: rodzina, rodzice raczej, tak. On mówi: nie, najważniejszy w życiu jesteś ty. I to jest takie ziarno, które spowodowało, że ja sobie uświadomiłem, że jeśli ja nie będę miał siły sam w sobie, to nie będę mógł się nią dzielić z innymi ludźmi. Jeśli ja mam w jakikolwiek sposób przetrwać swoje problemy, to muszę znaleźć siłę na początku w sobie, żeby móc im sprostać, a później będę mógł wyjść na scenę albo gdziekolwiek indziej i móc przekazywać tą energię dalej, która będzie energią nieskażoną na zasadzie: ja nie mam zwątpienia, kiedy wychodzę na scenę i nie atakuję nikogo w żaden sposób niczym, co jest negatywne. To jest moje katarzis po prostu. Pytam o to też z tego względu, że dokopałam się do takiej informacji, że gdy byłeś w szkole, w liceum, to właściwie z twojego otoczenia dwie osoby popełniły samobójstwo i ty byłeś taki bardzo in w tej sytuacji, taki po pierwsze zaangażowany, po drugie chciałeś właśnie rozmawiać o tym później. Znaczy, wiesz co, to jest też taka sytuacja, że ja byłem bardzo blisko tych osób, to były osoby, które były moimi przyjaciółmi. Tak, więc... ale właśnie jakby psycholog, który się gdzieś tam wypowiadał w kontekście tego, jakiś chyba bliski gdzieś z twojego otoczenia, mówił o twojej osobowości wręcz właśnie w taki sposób, że że masz silną osobowość i że przyciągasz wręcz osoby, które szukają jakiegoś wsparcia. Więc wiesz, to jest taka duża rzecz, jeśli chodzi o nastolatka, bo byłeś jednak młodym chłopakiem. No, byłem młodym chłopakiem i jestem wciąż. I nie wiem, dlaczego tak jest, ale udaje mi się z tym po prostu zwyciężać, czyli ze swoimi strachami potrafię sobie poradzić i mam nadzieję, że takim najmocniejszym hasłem, najmocniejszym zdaniem, jakie usłyszałem w swoim kierunku,
było to, że dajesz mi siłę, żeby żyć. I to niesie za sobą ogromną odpowiedzialność, dlatego że wiem, że ktoś widzi we mnie swój autorytet. O, może tak. I co teraz, jak manewrować, jeśli nawet chcesz, masz taki moment, że chciałbyś, nie wiem, zmienić podejście do swojego życia, zrobić jakiś refresh, no to musisz brać pod uwagę też tych wszystkich ludzi, którzy w ciebie wierzą, którzy tobie zaufali. Nauczyłeś się tego? Nie miałam wyjścia trochę?